prostu mamy niedzielę lentarę, która nam każe sobie przypomnieć o tym, co jest źródłem prawdziwej chrześcijańskiej radości i co daje nam siłę do tego, ażebyśmy tutaj na tym łaskodolewnej wędrówce, która nie jest łatwa, która nie jest prosta, która jest trudna, mieli siłę, mieli odwagę, by kroczyć drogą, którą wyznaczył dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. W liście do Galatów święty Paweł pisze rzeczy bardzo dla nas pocieszające, ale też bardzo prawdziwe i uderzające swoją ostrością sądu. Widzimy, że święty Paweł nie bawi się w światową dyplomację, nie bawi się w przesadne różnicowanie, w przesadne gmatwanie spraw. Mówi prostym językiem, że to my jesteśmy synami wolnej, że to my jesteśmy synami obietnicy, że to my dostąpiliśmy tej szczególnej godności, że jesteśmy w Kościele Chrystusowym, w Kościele Rzymskokatolickim. Święty Paweł, jego słowa są bardzo jasne, bardzo oczywiste i w świetle tych słów nie można w ogóle zrozumieć, jak ktoś może mógłby dojść do tak strasznej myśli, do takiego strasznego wniosku, że Żydzi są nadal narodem wybranym, że można odrzucić Chrystusa i być nadal synem wolnym. Święty Paweł wyraźnie stosuje te wydarzenia ze Starego Testamentu związane z Izaakiem i z Izmaelem do Nowego Testamentu. To znaczy, że ten Stary Testament był testamentem czasowym, był tylko taką zapowiedzią tego, co będzie naprawdę. Był cieniem, był snem, w którym, można powiedzieć, było widać to, co będzie razem z Chrystusem. Ten nowy, wieczny testament we krwi Jezusa Chrystusa. Dlatego ten Stary Testament z natury swojej przejściowy, z natury swojej bardzo niedoskonały, był tym, co święty Paweł porównuje do bycia synem niewolnym, do bycia synem prawa, które samo w sobie nie daje zbawienia, które jest tylko obietnicą przyszłego zbawienia, jaką jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jego misja, Jego śmierć krzyżowa, Jego nauczanie. Zatem ktoś, kto neguje te tak jasne i proste słowa świętego Pawła, ktoś, kto uznaje, że Żydzi nadal są narodem wybranym, stawia się w jednym szeregu z tymi niedowiarkami i apostatami. Dlatego można powiedzieć, że dzisiejsi ekumeniczni moderniści, którzy opanowali cały Kościół, nie są tylko zwykłymi heretykami, nie są zwykłymi schizmatykami, ale są wręcz apostatami, bo mniej lub bardziej bezpośrednio negują Chrystusa, Jego bóstwo, Jego jedyność, że jest On jedynym Zbawcą, jedynym Mesjaszem, jedynym posłańcem, którego posłał Bóg, ażeby zbawił świat. Stąd nasza ogromna godność, radość, ale też odpowiedzialność, byśmy tego skarbu wiary nie zatracili, nie sfałszowali, byśmy nie dali się zwieść szatanowi, jego sługom, jego podszeptom, byśmy nie uwierzyli, że jest możliwe połączenie dobra i zła, że jest możliwe połączenie prawdy i kłamstwa Boga i szatana, Boga i Beliana. Musimy zatem odrzucić z całą mocą w imię prawdy Chrystusowej cały współczesny ekumenizm, ten system, który rozmywa świętą wiarę, który niszczy Kościół Święty, zniszczył Kościół Święty i który doprowadził do tej ogromnej apostazji. Tak jak 2000 lat temu Żydzi stali się apostatami, tak i dzisiejszy świat, można powiedzieć już postkatolicki, stał się niemal w całości apostatyczny poprzez zdradę Jezusa Chrystusa, zdradę Jego prawdy, Jego Ewangelii, Jego mszy świętej i sakramentów. Ta wiedza, którą przekazuje nam święty Paweł w liście do Galatów, powinna być dla nas źródłem dumy i siły, byśmy wytrwali w tych niełatwych czasach, w tych czasach, kiedy można powiedzieć, mamy już do czynienia z prawdziwymi prześladowaniami tych, którzy nie zdradzili Jezusa Chrystusa. Tę siłę musi nam dać też wiara, że nasz Pan Jezus Chrystus jest posłańcem od Boga, którym jest zwykłym prorokiem, jest On Bogiem, jest tym, który panuje nad materią. I to, co czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, ten cud rozmnożenia chlebów i ryb, ten cud pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, że jest Bogiem i że ma władzę nad wszelką materią, nad wszelkim stworzeniem. Może czynić z nią, co tylko zechce. Jest ponad tym wszystkim. Zatem
będąc wiernym Chrystusowi, jesteśmy prawdziwie zwycięzcami. Jeśli postawimy przy Nim do końca, będziemy mogli razem z Nim triumfować w niebie. Jednakże nasz Pan Jezus Chrystus nie ułatwia nam sprawy. On wie, że musimy wykazać się zasługami, wykazać się wiarą, wykazać się modlitwą i pokutą. Dlatego próbuje nas, tak jak próbował świętych apostołów, jak to mówi wyraźnie Ewangelia, że wiedział, co czynić, tak samo i będzie nas próbował, tak samo i my będziemy wystawieni na samotność, na to, że będziemy musieli sami decydować niejako w opuszczeniu, niejako nie wiedząc dokładnie, czego Bóg od nas chce. I ta próba musi być przez nas zdana. Musimy wierzyć, pomimo iż nie widzieliśmy cudów, pomimo że nie zawsze odczuwamy obecność Boga w naszych sercach. Ta godność to wybraństwa bydobycia chrześcijaninem, katolikiem, też zobowiązuje do życia jak najlepszego, jak najczystszego. Jeśli chcemy zbliżyć się do Chrystusa, musimy być czyści, musimy być święci, musimy się otworzyć z całym sercem i całą duszą na to, czego żąda od nas nasz Pan Jezus Chrystus, czego nasz Pan Jezus Chrystus od nas. Nie możemy być katolikami półgębkiem, wyznawać teoretycznie świętą wiarę, a w życiu codziennym zupełnie zachowywać się tak, jakby nasz Pan Jezus Chrystus nie był naszym Królem. To jest bardzo niebezpieczne i może spowodować, że święta wiara w nas uwiędnie, święta wiara w nas obumrze. Prośmy zatem o żywą wiarę, która przekuwa się w czyn, która powoduje prawdziwe nawrócenie. Niech Najświętsza Maria Panna i Święty Józef, którego wielkie święto jutro obchodzimy, wyproszą nam o tronu łaski, u tronu Jezusa Chrystusa głębokie, serdeczne nawrócenie i szczery żal za nasze grzechy. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech niepokalane serce Maryi. Niech się za nami.